Nazywam się Gabriela Bilkiewicz. Jestem prezesem Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Stowarzyszenie funkcjonuje na terenie gminy Poddedwórze, powiatu Parczewskiego, województwo lubelskie. I celem naszego stowarzyszenia jest przeciwstawienie się panującej opinii, że na wsi nie da się nic zrobić. Przez 16 lat wytężonej pracy udało nam się wykorzystać lokalny potencjał w postaci dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do rozwoju przedsiębiorczości. Przejęliśmy od urzędu gminy zrujnowany budynek byłej szkoły i stworzyliśmy prężnie działający ośrodek edukacji regionalnej, gdzie dzieci i młodzież mogą doświadczyć, jak żyli i pracowali nasi przodkowie. Warsztaty polegające na pieczeniu chleba, tkaniu płótna, lepieniu garnków, tych warsztatów jest 12, prowadzą mieszkańcy. Są to przeważnie osoby młode, które nie wyjechały za chlebem, gdyż tutaj znalazły swoje miejsce. Myślę, że każda miejscowość ma potencjał, że powinniśmy w to uwierzyć i zatrzymywać odpływ młodzieży ze wsi. Na wsi można stworzyć warunki do aktywnego i godnego życia, czego jesteśmy przykładem. Myślę, że nasza działalność bardzo wpisuje się w program rewitalizacji polskiej wsi. Stoi tora wysoka, ja pod choroju haj, zielony haj, puste synki, inaczej sprawi traj. A pod tym hajom ryczynka, woda jak szkło bliszczyt, doliną ją szeroko ją, kudyś bo na beżyt. Beżyt bo na kraj bereszką, gdy wija rzut siaczuny, tam trywer by schyliło się, tuj żurat siabony. Szczopruj de lube listeczko, nastanuć hołoda, osyple cia z nas listeczko, toj ponese woda. Do tebe lube listeczko, szczej wernet sia wesna, a młodość ne wernet sia, ne wernet sia bona. Dziękuję. Corne łocy, corne łocy, to jest widok w zeurocy, kiedy patrzą takie łocy, to serduszko chce wyskoczyć. Corne łocy, corne łocy, corne łocy, chłopce twoje, zdałyby się jak pewnie moje, ale pewnie się nie zdadzą, bo źli ludzie no mnie dadzą, co by były chłopce moje. Daj mi Boże jego łocy, daj mi uśmiech ten uroczy, daj mi duszę, daj mi serce, jo innego chłopca nie chcę. Daj mi Boże jego łocy, daj mi uśmiech ten uroczy, daj mi duszę, daj mi serce, jo innego chłopca nie chcę. Wiele jest w Polsce pięknych zakątków i miejsc, ludzi, co sercem czują, gdzie ich miejsce jest. Lasy i pola, góry i morze, wiesz, że wiele jest w Polsce tak pięknych, cudownych miejsc. Tu Hołowno, wioska kochana, już wszystkim w regionie znana. Tu ludzie bardzo życzliwi, każdemu są. Tu znajdziesz dla ducha i ciała to, co natura nam dała. Wśród pól rumianków jak skała stoi twój dom. Tutaj spróbujesz, jak dobrze smakuje chleb. Tutaj poczujesz, jak wolny potrafi być człowiek. Już nie poczujesz, że trapi cię jakiś stres, bo wśród natury najlepiej wszystkim nam jest. Tu Hołowno, wioska kochana, już wszystkim w regionie znana.
Tu ludzie bardzo życzliwi każdemu są. Tu znajdziesz dla ducha i ciała to, co natura nam dała. Wśród pól rumianków jak skała stoi twój dom. Dzisiaj wyruszam w przestrzeń chołowieńskich łąk. Patrzę i widzę, jakie tu dziwy są. Więc się zachwycam morzem falujących traw. Ludzi tutejszych ty, dobry panie, zbaw. Tu Hołowno, wioska kochana, już wszystkim już dobrze znana. Tu ludzie bardzo życzliwi każdemu są. Tu znajdziesz dla ducha i ciała to, co natura nam dała. Wśród pól rumianków jak skała stoi twój dom. Zapraszamy do Hołowna, do krainy rumianków.